Cała ta rzecz działa jak stary barometr z napisami słońce albo deszcz. Dziś my jesteśmy na słońcu, a wy w cieniu, ale wkrótce sytuacja się odwróci. W tej chwili Żydzi są najlepszym towarem na rynku politycznym. Stary Żyd słuchał z otwartymi ustami. Z jego zapadniętych oczu wyglądała rozpacz. To nie może być prawda wyszeptał łańcuchy wkrótce zostaną zerwane, jak wówczas, gdy Mojżesz wyprowadził nas z niewoli w Egipcie. Stary więzień zaśmiał się z wysiłkiem. To było możliwe parę tysięcy lat temu, a nie jest dziś. Niektórzy z was umkną przed bandami Himmlera i będą wiedzieli, jak was używać dla własnej korzyści. Jesteście i dalej będziecie zwykłym przedmiotem. Nie, powiedział stary Żyd, nadejdą nowe czasy. Schyliwszy się nad nim, Porta wręczył mu dwieście marek. To zapewni ci start w nowych czasach, o których mówisz. Gdy się o tym przekonasz, koniecznie wyślij nam pocztówkę. Głośny śmiech. Żyd ostrożnie przesunął dłonią po banknotach, popatrzył na portę ze słabym uśmiechem. Pod jakim adresem mam wysłać pocztówkę? Porta wzruszył ramionami. Kto wie? Przyciszył głos aż do poufnego szeptu. Jeśli zauważysz na ziemi zardzewiały stalowy hełm, zapukaj weń i zapytaj, kto tu gnije. Gdy dotrzesz do mojego, odpowiem: jedna z najgłupszych świń w całej armii niemieckiej. Wtedy po prostu połóż swoją pocztówkę pod hełmem, a ja ją zabiorę podczas pełni. Rozdział 5. Żyd Kocham cię, powiedziałem jej i równocześnie pomyślałem tyle razy to powtarzałem, zastanawiam się czy tym razem mówię serio. Zaśmiała się cicho. Zmarszczki mimiczne wokół jej oczu były cieniutkie. Nie wydaje się prawdopodobne by nam to przyniosło wiele szczęścia, powiedziała, obejmując mnie za szyję i całując. Siedzieliśmy na sofie i wyglądaliśmy przez okno na Elsterę. Płynął tam statek, stary statek, wyładowany ludźmi. Przesunęła palcem po moim złamanym nosie. Czy bardzo bolało, gdy złamali ci nos w torgał? Nie specjalnie, ale krew tryskała jak z fontanny. Czy w ogóle nie bolało? Być może odrobinę. No cóż, tak. Później całkiem nieźle bolało. Masz zimne oczy, Sven, nawet gdy się śmiejesz. Są twarde. Postaraj się zrobić tak, by były łagodne. Wzruszyłem ramionami. To moje oczy. Czy ktoś może zmienić oczy? Twoje są brązowe i łagodne. Moje są szare i złe. Jestem zły, ponieważ moja praca tego wymaga. Nie, nie zły. Ty nie jesteś zły. Ależ tak jestem. Jestem jednym z żołnierzy Hitlera i muszę być zły. Nonsens. Nie jesteś żołnierzem, a szczególnie nie Hitlera. Jesteś chłopcem, którego wsadzono w paskudny mundur z blaszką na piersi. Wojna jest zła. Nie ludzie. Pocałuj mnie jeszcze raz. Przytul mnie mocniej i mocniej. Och, właśnie. Teraz mi dobrze. To tak cudowne czuć się bezpiecznie gdyby tylko można było zawsze być bezpieczną zamiast odpowiedzi pocałowałem ją leżeliśmy na sofie i wpatrywaliśmy się w rozetę na suficie jacyś ludzie kłócili się na ulicy trolejbus zahamował ze zgrzytliwym hałasem jak wyglądasz po cywilnemu no, idź do diabła, gorzej niż głupio. Używasz brzydkich wyrażeń. Wiem, ale to należy do mojego zawodu. Uniosła się, opierając się na łokciu i popatrzyła mi w oczy, jakby próbowała zajrzeć na dno studni. Patrzyła na mnie długą chwilę. Boisz się samego siebie oświadczyła i przycisnęła wargi do moich. Jej wargi, elastyczne ciało na chwilę zapaliły we mnie coś podobnego do czułości. Żołnierz na wojnie nie jest przyzwyczajony do tego, by być kochanym dla samego siebie, a tylko dla swego ciała i munduru i ponieważ nie ma tu nikogo innego. Kpiny pomyślałem i znów spojrzałem obojętnie na sufit, znów leżeliśmy na plecach kierując wzrok na rozetę na suficie i pozwalając naszym myślom błądzić wiesz chciałbym pójść na polowanie tak dla relaksu przerwałem milczenie na kaczki dodałem po chwili o tej porze roku kaczki są śliczne Przybywają ze wschodu wielkie i tłuste. Mój mąż i ja często polujemy na kaczki, powiedziała obojętnie, a potem zacisnęła usta, ponieważ powiedziała coś o mężu. Gdzie twój mąż jest teraz? Zapytałem, choć całkiem mnie nie interesowało, gdzie jest ze swą dywizją w Rosji. Chryste, a co mnie to obchodzi? Pomyślałem i nadal słuchałem jej uspokajającego szeptu. Mój mąż jest pułkownikiem. Dostał liście dębowe do krzyża rycerskiego. Uśmiechnąłem się. My nazywamy je jarzynami. Czy twój mąż jest bohaterem? Wyobrażam sobie, że tak, mając żelazo i jarzyny. Wyśmiewasz się Sven i jesteś teraz okrutny. Nie, nie jestem. Czy twój mąż pułkownik jest bohaterem? Nie. Jest oficerem rezerwy jak ty. Do diabła nie jestem oficerem rezerwy. Dobry Boże, nie! Wyrzuciłem te słowa z grymasem, jakbym połknął coś mdlącego. Chcę powiedzieć, że jest taki, jak ty, nie może znieść wojny ani firera. Jest dla mnie niepojęte, czemu spotyka się tak mało ludzi, którzy lubią Adolfa, jak u diabła przylepił się do nas? Czy nigdy nie popierałeś Hitlera? zapytała, podpierając się na łokciu, przyjrzała mi się z bliska. Odwróciłem głowę i patrzyłem na Elsterę, równocześnie badając kręte ścieżki mego umysłu. Czy nigdy nie byłeś za Adolfem Hitlerem? powtórzyła. Tak, Gizelo, bardzo dawno temu byłem za nim i w niego wierzyłem. Zaśmiałem się chrapliwie, wielki Boże, co za pomysł wierzyć w tę absurdalną postać. Czy powiedziałeś absurdalną? zapytała niedowierzając, czy naprawdę widzisz w nim coś absurdalnego? Nie, gdy się zastanowić, on jest całkowitym przeciwieństwem absurdu, tak czy inaczej już w niego nie wierzę. I co z tego? Mały mówi po prostu. Hitler jest głupią świnią. Czy twój mąż pułkownik też był kiedyś za nim? Tak, wierzył, że on uratuje Niemcy. Od czego miał Niemców uratować? zapytałem. Nie wiem, ale powszechnie uważano, że uratuje Niemcy. Wszyscy to mówili. Czy ty też wierzyłeś, że on uratuje Niemcy? Nie, nigdy. Wierzyłem, że da nam jedzenie i pracę. Cóż, Sven, czy tego nie dostałeś? Prawda. Ale w miarę upływu czasu żywność stopniowo racjonowano. A praca sama wiesz nie była całkiem tym czego oczekiwaliśmy. A teraz zamknij się, suko, nie mogę dłużej wytrzymać gadania na ten temat. Sven, jesteś niemożliwy. Nigdy nie będziesz się nadawał do przyzwoitego towarzystwa. Po prostu nie używa się słowa suka wobec kogoś, kogo się kocha. Słowa suka w ogóle się nie używa. Doprawdy? Wszystkie kobiety są sukami i niczym innym. Są także kurwami co do jednej. Czy nie przyszłaś do jedenaście w skali Boforta, by zabawić się w bycie kurwą? To nieprawda, Sven. Pieprzysz głupoty. Chciałaś popatrzeć na kurwy. Chciałaś widzieć mężczyzn szalejących za seksem. Chciałaś widzieć seks, czuć seks, słyszeć go. Dlatego przyszłaś do 11 w skali Skaliboforta wraz z Lizą. Liza dostała to, czego chciała. Ty stchurzyłaś jak amatorka, którą jesteś. Jesteś obrzydliwy. Być może jestem. Czy oczekiwałaś czegoś innego? Może myślisz, że w koszarach Hitlera i na froncie wschodnim uczono nas dobrych manier. Jesteśmy najparszywszą bandą najemnych morderców, jaka kiedykolwiek istniała. Żałuję społeczeństwa, które kiedyś będzie musiało przyjąć nas z powrotem. Zarzuciła mi ręce na szyję i pocałowała mnie tak mocno, że na jej wargach poczułem krew, a potem znów się odprężyła. Myślę, że nadchodzi burza z piorunami powiedziała sennym głosem. Było bardzo parno. Gizela leżała tylko w figach w kolorze bzu Wykończonych szeroką koronką Kurewskie figi, powiedziałem I to kosztowne i kurwy Z ulicy dolatywało echo hałasującego tłumu I zatrzymujących się tramwajów Szczególnie zgrzytały wozy linii 12 Numer dwanaście w ogóle był głupim tramwajem Cisnąłem moją kurtkę na podłogę Wyglądała na porzuconą, czarna i brzydka. Jedna z trupich główek głupkowato szczerzyła zęby na sufit. Co za osioł wymyślił te trupie główki, Bóg jeden raczy wiedzieć. Z dala zagwizdała syrena. Jej głos rusł aż do piekielnego wycia. Wyjrzeliśmy przez okno pani w bzowych figach i żołnierz ze złamanym nosem. Alarm lotniczy, powiedziała i spojrzała na bezchmurne niebo, które zachód słońca zabarwił na czerwono. Do diabła z alarmem, chodź tutaj i spędźmy ten czas najlepiej, jak potrafimy. Jesteś okropny. Pociągnąłem ją na sofę i zmusiłem, by położyła się na plecach. Gdy śmierć spadała na ulicę poniżej nas, nasze dwa ciała spotykały się i na parę chwil zapomnieliśmy o wszystkim innym. Dwoje bezużytecznych, pozbawionych celu istnienia ludzi, którzy nie wiedzieli, co innego mogliby ze sobą zrobić. Jej figi w kolorze bzu w końcu się rozdarły. To tylko jeszcze bardziej nas podnieciło. Wrzeszczała, zapomnieliśmy o całym świecie. Wysoko w górze wielkie bombowce rysowały białe linie. Jesteś kurwą, jedną z tych kosztownych szepnąłem Tak myślisz? zaśmiała się i kocham cię. Zostanę tu z tobą do diabła ze wszystkim innym i wszystkimi innymi zapytała. Bomby padały, ale daleko zapewne gdzieś w okolicy, Kaiser Wilhelm Strasse. Westchnęła i mocno przytuliła się do mnie. Czułem, jak jej szczupłe ciało pręży się od dotyku z moim, było gładkie i gipkie, pachniało świeżością. Niestęchłym i plugawym smrodem żołdaka, tym szczególnym i zastarzałym zapachem, który przywiera do wszystkich żołnierzy, Boże jakąż nienawiścią mnie przenikał przez te wszystkie lata. Nigdy nie mogłem się do niego przyzwyczaić. Paznokcie gizeli polakierowane były kolorem krwawej czerwieni. Uniosła do góry nogę i zobaczyłem przez cienkie pończochy, że paznokcie stóp też ma czerwone, nogi miała długie i zgrabne. Dłonią podążyłem za kształtem jej nogi od kostki przez kolano aż do krągłości biodra. Jeśli twój mąż teraz przyjdzie zastrzeli nas powiedziałem. Mój mąż teraz nie przyjdzie jest przy swojej dywizji, dywizji szturmowej. W której dywizji służy bohaterski pułkownik? Daj spokój dobrze. Horst jest w dwudziestej ósmej dywizji strzelców. Znam tę dywizję. Ma jako godło Sokoła. Nazywamy ją dywizją Sokołów. Walczyliśmy z nią ramię w ramię w Homlu i Nikopolu. Prawdziwa dywizja rzeźników. Nigdy już nie zobaczysz twego męża, nie mów takich rzeczy. Czy teraz o nim myślisz? Być może, odrzekła z nieobecnym wyrazem oczu, czy to możliwe, by kochać dwóch mężczyzn naraz? Zapytała w chwilę później. Tak przypuszczam. Nie wiem. Zaczęła płakać w milczeniu. Cicho. Łzy nie przestawały jej płynąć. Głaskałem jej nagie ciało, nie wiedząc co powiedzieć. Pogłaskałem jej włosy, tak jak głaszcze się kota. Wszystkiemu winna jest wojna, powiedziała. Zabrzmiało odwołanie alarmu. Znów doleciały do nas hałasy uliczne ciepłego wieczoru, ludzie znów śmiali się z ulgą. Był to tylko słaby nalot, ledwie paruset zabitych i rannych. Piliśmy herbatę z rumem, a po tym razem wspięliśmy się na górę, wiecznie młodą i śliczną górę, gdzie wszystko jest nowe, a na szczycie leży czekając zapomnienie. Byliśmy wytrawnymi wspinaczami, znającymi każdy krater i szczyt, a przecież dążyliśmy naszą górą w zachwycie, byliśmy odkrywcami z prawdziwie orientalnym zapałem, wreszcie poczuliśmy zmęczenie i zapadliśmy w cudowny, lekki sen, pełen spokoju. Opowiedz mi coś o tym, co tam się dzieje, powiedziała nagle. Próbowałem to zignorować, ale ona ciągle nalegała. Nie mogłem zrozumieć, czemu chcę mówić o tym, co tam się dzieje. Czy to prawda, że ludzie są zabijani, ponieważ należą do innej rasy? Mam na myśli Żydów. Możesz mi wierzyć na słowo, że to prawda. Zabijanie ludzi to tylko część tej sprawy. Można kupić worek Żydów albo Cyganów jako sztuczny nawóz. Nadgryzłem jabłko. Kto wie? Może w tej chwili gryzę żydowskie dziecko, ponieważ popioły używane są również do nawożenia drzew owocowych. W to nie wierzę, nie? Na to jeszcze nie wszystko. Nie masz pojęcia, czemu ludzie tak bardzo nienawidzą żydów? zapytała. Nie mam pojęcia. Osobiście nie mam nic przeciw żydom czy innym rasom, ale często spotykałem ludzi, którzy ich nienawidzili i nie byli nawet nazistami wręcz przeciwnie. Muszą być szaleni, oświadczyła. Oczywiście są szaleni, kompletni wariaci. A ci, którzy nie są szaleni, są zamykani za drutem kolczastym i murami więzień. Świat stanął na głowie i tylko szaleńcy mają prawo do istnienia. Widziałem niestety wiele rzeczy, których nie mogę zapomnieć jak wówczas, gdy wpadliśmy na Żyda, polując na partyzantów. Opowiedz mi, powiedziała i przeciągnęła się sennie. To długa historia. Jesteś pewna, że chcesz jej wysłuchać? Czemu nie? Opowiedz. Polowaliśmy na partyzantów w czeskich górach. Miła robota, naprawdę, ponieważ mieliśmy swobodę dawania sobie rady sami i włóczyliśmy się po okolicy małymi patrolami, z niewielką, albo w ogóle bez kontroli. Od czasu do czasu strzelaliśmy w powietrze, by robić wrażenie. Jak oczekiwaliśmy, ogromny wzrost rozchodu amunicji spowodował, że nasze meldunki o wielkich bitwach z partyzantami, w które angażowaliśmy się nieustannie, były uznane za wiarygodne. Prawdę mówiąc, rzadko kiedy w ogóle widzieliśmy czy słyszeliśmy cokolwiek o partyzantach. Oni unikali nas, a my ich. Zawsze udawało się nam znaleźć coś do jedzenia i picia, a jeśli nie mieliśmy nic, mały i porta wyruszali na polowanie na samce Kozic w meloniku i cylindrze i uzbrojeni w pistolety maszynowe. Czy porta nosił cylinder? Nosił. Kiedyś wygrał jedwabny cylinder grając w karty w Rumunii. To było zanim wyruszyliśmy do Rosji. Nosił go zawsze, dokładnie tak jak mały zawsze nosił Melonik, znaleziony w domu starców. To musiało komicznie wyglądać, zaśmiała się. To nie jest właściwe określenie, ale zawsze sprawia ulgę, gdy można być zdolnym do zmienienia przeklętej wojny Adolfa w żart. Nie byłby szczęśliwy, widząc, jak fantastyczne ilości amunicji te wyprawy łowieckie kosztowały niemieckie siły zbrojne. Rzadko kiedy wracali z samcem kozicy albo jeleniem. Częściej była to świnia albo cielak. Łatwiejsze do zastrzelenia, ponieważ były spętane. Pewnego wieczoru, wkrótce po zachodzie słońca, Dotarliśmy do opuszczonego górskiego domku i zdecydowaliśmy, że zatrzymamy się tam na noc. Co to znaczy myśmy zdecydowali? zapytała. Nie znasz ich. Banda beztroskich, zawodowych zabójców w jednym z tych pułków, permanentnie stojących jedną nogą w grobie. Oczywiste było, że mieszkańcy przygotowywali się do dobrego posiłku, zanim rzucili się do ucieczki, na stole nadal stały smakowite rzeczy. Wyglądało to jak luksusowy hotel w jakimś miejscu, gdzie wojna była nieznana, wieprzowina, pieczona gęś. Cieszylibyśmy się posiłkiem jeszcze bardziej, gdybyśmy wchodząc do domu nie poczuli dziwnego słodkawego zapachu i to od pierwszej chwili. Gdy jedliśmy, smród stawał się coraz silniejszy. Porta poszedł na górę, by sprawdzić, czy smród dochodzi stamtąd. Po małej chwili usłyszeliśmy jego wołanie. Gdy pojawił się na podeście schodów, wycierał cylinder rękawem. — Tam na górze jest facet, który wyciągnął kopyta w łóżku — oznajmił. — To stamtąd dochodzi smród. Hajde wyszczerzył zęby. — Wyobraźcie go sobie, jak tam leży i kopie w kalendarz w łóżku. — To jest obraza dla wojny i dla wezwania Hitlera do bohaterstwa — gizela stopniowo zapadła w sen ja też poczułem się senny przemawiając do głuchych uszu drzemaliśmy trochę ale nie potrafiłem pozbyć się myśli o nocy w starym domku narciarskim całą naszą dwunastką weszliśmy na górę by obejrzeć tego człowieka był to starzec elegancko tam spoczywający w białej koszuli ta świnia ma gówno w łóżku Zawiadomił porta, który uniósł grubą, pikowaną chłopską kołdrę. Co za stara świnia! Takie ładne łóżko, w którym mieliśmy spać. Fuj, jak on śmierdzi! stwierdził Stege marszcząc nos. Czyżby nasz student nie potrafił znieść odoru? spytał porta. Szturchnął trupa bagnetem. Uważaj, aby mu nie zrobić przecieku, przez który wydobywałby się trupi gaz ostrzegł stary, wtedy dłużej tu nie wytrzymamy. Obejrzawszy pokój i pociągnąwszy się za nos, co miał w zwyczaju, gdy stawał wobec jakiegoś problemu, kontynuował. Raczej powinniśmy go pochować. Mały i Porta chwycili dwa końce prześcieradła i wynieśli trupa ale nie dało się wykopać grobu, ziemia była zbyt twarda, wobec tego pogrzebali go w stosie nawozu, było to znacznie łatwiejsze do wykonania. Gdy pogrzeb się skończył, wróciliśmy do jedzenia, picia i gry w oko. W tym cholernym domku słychać jakieś stukanie, stwierdził Hajde, rozglądając się po pokoju, w którym siedzieliśmy. Lampa naftowa kopciła i rzucała na nas mdłe światło. Skończ z tymi bzdurami syknął niecierpliwie porta. Albo graj, albo spadaj i dołącz do tego starego na stosie gówna, gdzie twoje właściwe miejsce. — Co u diabła chcesz przez to powiedzieć, ty bydlaku? — zaczął podniecać się Hajde, odepchnął swoje krzesło. Mały wstał, wielki i gruby, zsunął melonik na tył głowy i wytarł nos w palce. Następnie chwycił ciężki, dębowy stół z talerzami, mięsem, butelkami, puszkami, bronią i wszystkim innym i odstawił go na bok, robiąc miejsce dla Hajdego, który stał blady i wściekły na drugim końcu — Warknąwszy, uśmiechnięty mały podsunął się przez pokój do muskularnego Heidego. — Czemu wsadzasz w to swój nos? wrzasnął Hajdę. To sprawa między Juliusem Hajdem a Józefem Portą. Wcale cię to nie dotyczy, ty głupi gorylu. Mały mruknął coś, zamachnął się szeroko i posłał Hajdego na podłogę jednym potężnym uderzeniem. Stół znów postawiono na miejscu i gra trwała dalej, ale trudno było się na niej skupić. Wysilaliśmy wszystkie zmysły, by coś usłyszeć. Hajde tylko głośno powiedział o czymś, co nas wszystkich podświadomie niepokoiło. Nasze prymitywne instynkty obudziły się. W tej chacie coś było nie tak. Graliśmy może przez około pół godziny, gdy nagle stary cisnął karty na stół i wrzasnął w stronę sufitu. Jeśli ktoś tam jest, niech wyjdzie. Cisza mroczna cisza, ani dźwięku, a przecież coś było. Kajde, który już wrócił do siebie, poprosił znów o karty i zaczął grać. Siedział tam, przymrużywszy oczy, obmacując swój karabinek szturmowy. Co u diabła jest nie tak, szepnął. Ktoś się ukrywa mruknął stegę, odsuwając się pod ścianę z pistoletem maszynowym przy biodrze. Wargi drżały mu nerwowo. Może wylądowaliśmy w gnieździe partyzantów, wymamrotał stary, wtedy dobranoc dziewczyny. Mały wyciągnął jedną z tych bomb magnetycznych, którymi zawsze napychał sobie kieszenie i ciskał w najbardziej nieprawdopodobne miejsca. Czy nie powinniśmy wysłać tego całego parszywego chlewu do nieba? zapytał gotów przygotować ładunek. Po prostu opanuj się, powiedział stary. Przeszukajmy te stajnie, abyśmy mogli spokojnie grać, jeśli nie dostaniemy kompletnego fioła. Trzymając się blisko siebie, poszliśmy gromadą po schodach. Całą broń trzymaliśmy odbezpieczoną, gotowi skosić wszystko, co stanie nam na drodze. Porta z trzaskiem otworzył drzwi kopniakiem, a potem szybko skoczył za osłonę, podczas gdy legionista opróżnił cały magazynek w ciemny, jak noc, pokój. Hajde wrzucił do sąsiedniego pokoju granat ręczny. Do ataku, ryknął porta, pomknąwszy wzdłuż balkonu, biegnącego wokół całego domu. Karabinki szturmowe i pistolety maszynowe rzucały w ciemności złośliwe niebieskie błyski. Było to podobne do walki z wiatrakami. — Vive la Légion! — zawył legionista, machając nad głową pistoletem maszynowym. Tygrysim skokiem runął do pokoju, w którym już przedtem poprzestawiał meble granatem ręcznym. Wybuchła tam niebywała awantura, jakby walczył z kilkoma partyzantami, ale wystarczyło nam tylko kilka sekund, by zrozumieć, o co chodzi z tą całą bitwą. Legionista wskoczył prosto do szafy ubraniowej, a ona zwaliła się na niego, chwytając go w pułapkę. Wył i darł się, żeby go wydostać. Po kwadransie górne piętro było tak gruntownie zrujnowane, że w porównaniu z tym skutki przejścia tajfunu to drobnostka. Puch! I pióra z grubych, chłopskich kołder, które porozdzieraliśmy ze strachu i wściekłości, wszędzie opadały powoli jak lekki śnieg. Cichutko jak myszki staliśmy, nasłuchując na podeście, wszędzie ciemności. Z niższego piętra doleciał do nas cichy szmer. Mundie! odezwał się po cichu legionista. Strach przeszedł nam ciarkami po kręgosłupach. Hajde pierwszy stracił głowę. Kto tam? Trzymamy was na muszce skurwy, syny, zaryczał tak głośno, że spokojny dom zadrżał. Po jego ryku nastąpiła głęboka cisza. Znów staliśmy milcząc, przez parę chwil nasłuchując spokojnie, przekonani, że nie jesteśmy tutaj jedynymi żywymi istotami. Czy nie powinniśmy wyjść na dwór? Zapytał Mały, przysuwając się do jednego z okien. Stój! Zawołał porta i posłał w ciemność na parterze deszcz pocisków ze swego pistoletu maszynowego. Mały zawył i wyskoczył przez okno. Koło jego uszu poleciały odłamki potłuczonego szkła. Wybuchła powszechna panika. Już dłużej nie mogliśmy wytrzymać niepewności. Każdy próbował się stąd wydostać. Było to tak, jakby mały zabrał ze sobą naszą odwagę. Zaciął się układ ładowania w pistolecie maszynowym Hajdego, cisnął bronią w nieznaną rzecz w ciemności. W jakiś sposób wszyscy, z wyjątkiem Stega, wydostaliśmy się z przeklętego domu. Hugo, gdzie jesteś? zawołał cicho stary. Potarto zapałkę i na stole zaświeciła lampa naftowa. W zadymionym świetle ujrzeliśmy wysoką, chudą postać w pasiastym kostiumie więźnia obozu koncentracyjnego. Stary pierwszy otrząsnął się z zaskoczenia. Straszliwie wychudzona postać wyprostowała się po wojskowemu i wyszczekała meldunek patrząc nieruchomym wzrokiem na starego. Herfeld Webel. Więzień bezpieczeństwa. A melduje, że został odcięty od swej jednostki obozowego oddziału budowy linii kolejowej 4356 Wschód. Święta ludmiło wykrzyknął porta. Co za gadka. Nie nauczyłeś się tego w szkółce niedzielnej. Czy jest tu ktoś prócz ciebie, zebro? zapytał mały. Nie, herr stabsgefreiter, odpowiedział człowiek zebra. Daj sobie z tym spokój, zawołał znudzony Stary. O, doprawdy, rzekł mały, dumny z tego, że zwrócono się do niego, wymieniając stopień i mówiąc her. Nigdy dotychczas to mu się nie zdarzyło. Zamknij się, rozkazał Stary. Znajdź tego, abyśmy mogli kontynuować naszą grę. Zwracając się do więźnia z koncentracją, Slager kontynuował, a ty znajdź sobie coś do włożenia do gęby. Wyglądasz, jakbyś tego potrzebował. Stary człowiek, ubrany jak zebra, rozejrzał się nerwowo. Nadal stał sztywno na baczność na środku podłogi, z palcami przylepionymi do szwu spodni. Siadaj, dziadku, rzekł z uśmiechem porta, wskazując zapraszająco do stołu. Weź sobie kromkę chleba i trochę mięsa. Jest tego mnóstwo. Możesz też znaleźć trochę gorzały, by sobie przepłukać gardło. Stary więzień konwulsyjnie poruszył szczękami. Herr Unteroffizier. Więzień bezpieczeństwa numer 36789508A prosi o pozwolenie na złożenie oświadczenia. Wypluj to, bracie, warknął mały, opuszczając swój jasnoszary melonik na czoło. Stary żyd nic nie powiedział. Wydawało się, że szuka właściwych słów. Wiedział, że jeśli powie coś, co nie sprawi przyjemności, znajdzie się w niebezpieczeństwie. Źle użyte słowo mogło oznaczać śmierć. Pomimo naszych opasek z trupimi głowami i skrzyżowanymi kośćmi oraz wymownym napisem Straf Aptailung uważał nas za bogów. Hej, Zebro, co chcesz nam wyszeptać? Szczeknął porta, brudnym palcem szturchnął wysoką, wychudłą postać z szarożółtą twarzą, oblepioną starym na miesiąc brudem. Człowiek ostrożnie przeniósł spojrzenie swych przekrwionych oczu z jednego na drugiego ze sponsorowanych przez rząd zabójców. A więc, co chcesz powiedzieć? uśmiechnął się Brandt, były kierowca ciężarówki terenowej. Wściekle possał dziurę w zębie, która zawsze przerażająco śmierdziała. Nie ośmielił się pójść do dentysty, wolał cierpieć ból. Do końca wkładał coś do tego zęba, od prochu strzelniczego do kwasu solnego. Nawet suche pta się łajno tam się dostało. To był pomysł porty. Powiedz coś, odezwałem się, uśmiechając się do człowieka w pasiastych szmatach. Czy nie potraficie raz się zamknąć, głupcy? Warknął stary. Czy nie widzicie, że doprowadzacie waszymi głupimi pytaniami człowieka do obłędu? Czy tylko patrząc na niego, nie widzicie, że jest pół martwy ze strachu? Gdybyście popatrzyli na siebie w lustrze, też dostalibyście szoku. W porównaniu z wami, diabeł jest pięknością. Podszedł do starego Żyda i objął go ręką za ramiona. Podrapawszy się w brwi końcem swej fajki, odezwał się we właściwy sobie sposób. Nie powinieneś się nas zbać, przyjacielu. Nie jesteśmy tak źli, jak wyglądamy. Co to było, co chciałeś powiedzieć? Po prostu to wypluj. Jeśli uważasz, że jesteśmy stadem głupich świń, powiedz to, bo tym naprawdę jesteśmy. Więzień głęboko zaczerpnął powietrza i spojrzał na niską, krępą postać starego. Robotnika z brodatą, dobrotliwą twarzą, pod czarną czapką polową czołgisty, spotkały się ich spojrzenia. Prawie czarnych oczu więźnia i jasno niebieskich starego. Poczuliśmy, że ci dwaj odnajdują się nawzajem. Herr Feldwebel branie tu czegokolwiek to plądrowanie ukrywałem się w tym domu przez trzy dni ale niczego nie dotknąłem stary ze śmiechem potrząsnął głową zapomnij o tych bzdurach siadaj do stołu i napychaj się czym jest dziś plądrowanie czym jest dziś gwałcenie żartem po prostu żartem i to wszystko zwrócił się do hajdego przynieś trochę jedzenia i gorzały Hajde stał, gapiąc się na więźnia, jakby nagle ujrzał coś nienaturalnego, coś daleko wykraczającego poza możliwość pojmowania. Mały pochylił się nad nim i wydał wrzask, który można było usłyszeć o całe mile Idź i przynieś coś do żarcia, ty żuku gnojowy, albo pięść przeleci ci przez zęby. Hajde wstrząsnął się, niechętnie poszedł do kuchni, by wykonać rozkaz starego. Porta i legionista poszli na górę poszukać stega. Znaleźli go leżącego bez przytomności w korytarzu. Gdyśmy go ocucili, odkryliśmy, że gdy pobiegł jak szalony, by wydostać się z domku, walnął głową w otwarte drzwi. Gdzie spałeś przez te trzy dni, od kiedy tutaj jesteś? Zapytał stary więźnia obozu koncentracyjnego. — Na podłodze w kuchni, Hertfeld Webel. — Skończ z tym głównem na temat stopni. Nie rozumiem, dlaczego nie położyłeś się na którymś z wielu łóżek, które wszędzie stoją. — Ponieważ mam robactwo, a poza tym nie chciałem zabrudzić tych ładnych łóżek. — Święta Mario! — wykrzyknął Porta, wybuchając rykiem śmiechu. — Każdy powinien być tak delikatny. Wtedy wojna byłaby balem. Stary pokręcił głową i roześmiał się. Ależ z ciebie anioł, bracie. Parę robaczków, które masz, nie zrobiłoby wielkiej różnicy, gdybyś się tu przespał, nie mówiąc już o tym, co zrobią nasi bracia z przeciwnej strony, gdy tu przyjdą. Oni i my wcale nie jesteśmy tak delikatni jak wy, których oni nazywają Szumowiną planety. Wszedł Hajdę z rękami pełnymi sznapsa i wędzonej słoniny, które hałaśliwie cisnął na stół. Stege wyciągnął z regału książkę i podał ją staremu. Nasi gospodarze są ludźmi przewidującymi, zaśmiał się. Wyraźnie przygotowują się do wyskoczenia z wagonu z orkiestrą we właściwym momencie. Spojrzeliśmy na książkę. Karol Marks. — To będzie w sam raz coś dla gestapo — mruknął Hajde. — Zatkaj jadaczkę, ty dupolizie — warknął Porta — jeśli nie, wyrżniemy ci fonograf z gardła i będziesz trąbił w przestrzeń po raz ostatni. — Nie zapomnieliśmy, że kapowałeś. Hajde skrzywił się ze złością pod adresem wysokiego, niezdarnego Porty i jego cylindra... Ale pistolet maszynowy, niby przypadkiem pochylony w ręce rudowłosego żołnierza, spowodował, że zamilkł. Nadal pamiętał wycieczkę przez puszcze. Przykro mi z powodu tego ładnego stołu, rzekł więzień, gdy legionista zaczął kroić słoninę na blacie. To nie twój stół, złajał go Brand. Zaczął w ten sam sposób kroić chleb na kromki nożem bojowym. Rzeczy trzeba szanować. Upierał się więzień. Przestań trzaskać dziobem Żydłaku! Rozdarł się Hajdę z pianą na ustach. Czekaliśmy w napięciu, co nastąpi. Znając Hajdego, węszyliśmy kłopoty. Porta czyścił rękawem swój cylinder. Uśmiech miał diabelski. Stege bawił się granatem ręcznym. Stary patrzył w sufit i w milczeniu tasował karty. Mały hałaśliwie ssał gęsią nogę. Brandt wycierał słoik dżemu kawałkiem chleba. Krause, były SS-man, który przybył do nas z powodu tchórzostwa i niepewności politycznej, dłubał w zębach bagnetem. Swe małe zielone złośliwe psie oczka skierował na Hajdego, który ośmielił się wkroczyć na jeden z najniebezpieczniejszych terenów wedle prawa pułku karnego. Zaatakował jeńca. Hajdę pociągnął łyk z butelki sznapsa. Trzymał ją w niewielkiej odległości od ust i odrzucił głowę daleko do tyłu, by przezroczysty płyn lał mu się do gardła długą strugą. Jego jabłko Adama podskakiwało zgodnie z łykami w górę i w dół. Część sznapsa wypływała mu z kącików ust i lała się po szyi. Z głośnym trzaskiem cisnął butelkę na stół. Sznaps zaczął się wylewać, pochylony do przodu, przysunął twarz blisko do starego więźnia. Jego oczy, nabiegłe krwią od picia, patrzyły z nieustępliwą złośliwością. Czknął konwulsyjnie. Hej, Zebro. Ja, Julius Heide, podoficer dwudziestego siódmego karnego pułku pancernego, mówię ci, że jesteś śmierdzącą, zawszoną, żydowską świnią. Hajde triumfalnie rozejrzał się w koło. Co na to powiesz, Żydłaku? Stary Żyd siedział przy stole na stołku. Patrzył obojętnie na pijanego Hajdego. Zdawało się, że nie rozumie, iż jest traktowany w taki sposób jak błoto. Wszystkie kierowane do niego brudne obelgi były zmarnowane. Słyszał je aż nazbyt często już nie trafiały do jego umysłu, stał się uodporniony na nieprzyzwoite słowa. Hajdę potrząsnął głową, jak byk, który właśnie ma przebić rogiem Matadora. O tobie mówię, ty zgniły trupie. Syknął kątem ust. Jesteś żydowską wszą. Kawałem śmierdzącego żydowskiego gówna! Odrzucił głowę do tyłu i ryknął śmiechem z własnego dowcipu. Zagdakał powtarzając Żydowskie gówno! Powtarzał to w kółko na zmianę ze sraczem, kupą gnoju i wielu innymi słowami wypisywanymi w latrynach, których nawet na moment nie przestawał łączyć z Żydem. Temat go rozgrzał, nacisnął na gaz, poniósł go własny język, wrzeszczał i wył. Reszta z nas siedziała w milczeniu. Stary więzień jadł i nie zwracał na niego najmniejszej uwagi. Wyglądał jakby siedział w pokoju zupełnie sam, nie słysząc potoku brudnych słów. Portaż szczerzył zęby w oczekiwaniu. Mały dłubał w nosie. Legionista gwizdał przyjdź teraz, przyjdź, teraz śmierci. Stary rozdał karty powoli z namysłem. Stegerzył wykałaczkę, krałze łapał w szy. Nagle w dłoni Hajdego znalazł się pistolet kalibru 7,65 mm. Z trzaskiem zwolnił bezpiecznik, co dla nas zabrzmiało jak grzmot. Teraz, Żydzie, przestrzeleć ci twój gówniany mózg. Uśmiechnął się szatańsko, powoli podniósł pistolet i dokładnie wycelował w głowę starego Żyda. Przez chwilę panowało złowieszcze milczenie. A potem stary Żyd podniósł głowę i popatrzył na Hajdego dziwnie martwymi oczami. — Chcesz mnie zastrzelić, Herr Unterofficier? — Z tym nic nie da się zrobić. Czy zastrzelisz mnie, czy psa, to bez znaczenia. Jedyna różnica polega na tym, że pies boi się śmierci, jeśli wie, co go czeka. — Ja nie — przez całe lata oczekiwałem jej każdego dnia. Rusz się i zastrzel mnie, jeśli masz ochotę. Ale wyjdźmy na zewnątrz. W przeciwnym razie zrobimy w tym pokoju nieporządek. Skończ z tym gównem! Syknął Hajdę. Ujrzeliśmy, jak zgina palec i zaczyna naciskać język spustowy, tylko stary nie podniósł oczu. Odwrócił kartę swego pasjansa i oświadczył: Dama pikowa. Odłóż ten pistolet! Rozległo się jego syknięcie jak uderzenie biczem. Hajde siedział na miejscu jak odrętwiały. Nienawidzę tych przeklętych Żydów i zawsze chciałem jakiegoś uka trupić. Odłóż to żelastwo i to natychmiast! Mały wstał i otworzył swój nóż bojowy. Stary podniósł wzrok. Juliusu, Hajdę, odłóż tę broń. Legionista nucił, przyjdź teraz śmierci. Powoli, Niezauważalnie Hajdę opuścił rękę. Pistolet zaklekotał na podłodze. W oczach Hajdego zabłysło przerażenie. Superman, który właśnie przed chwilą pokazywał swój wielki ryj, zmienił się w płaszczącego się kundla ogarniętego strachem. Hajdę wydał długi, ochrypły kwik, jak szczur zapędzony do kąta, który widzi obnażone kły Foksterjera błyskające nad nim. Chciał się rzucić do ucieczki, ale legionista podstawił mu nogę. Hajde upadł i potoczył się po podłodze. Mały chwycił go za nogi i zaczął wesoło kręcić nim w kółko. Hajde z trzaskiem uderzył głową o ścianę. Mały, który teraz podniecił się aż do gorączki, ryknął, wyciągnął nóż i gotów był wbić go Hajdemu w plecy, ale powstrzymał go stary żyd, chwytając go za rękę. Nie, nie towarzyszu, nie zabijaj go. Zdumiało nas wystąpienie ofiary Hajdego w roli jego obrońcy, a jeszcze bardziej zdumiewające było usłyszane słowo towarzyszu, wypowiedziane przez kogoś, kto do tej chwili zwracał się do nas tak, jakbyśmy byli bogami. Mały odrzucił nieprzytomnego Hajdego i zagapił się na żyda, który przyczepił się do jego ręki, śmiertelnie blady i trzęsący się. Co u diabła, powiedział zakłopotany, czemu mam nie sprzątnąć tego skunksa? On ci nadepnął na odcisk, wiesz o tym. Stary więzień potrząsnął głową. Nie, towarzyszu, on mnie nie obraził. Ostatecznie jestem Żydem. Tych i innych rzeczy on w ogóle nie mówił poważnie. On jest chory. To przejdzie, gdy świat wyzdrowieje. Chory? zadrwił Porta. To do cholery przewyższa wszystko, co do tej pory słyszałem. Hajde jest najzdrowszym na świecie parszywym skurwy synem. Zasługuje by go zarżnąć. Mały skinął głową z zachwytem i odtrącił Żyda. Masz rację, Józefie Porto. Być może mały powinien sprawdzić, jak głęboko może wbić mu ten nóż w gardło. Więzień chwycił dłoń małego, pocałował ją i zaczął błagać: nie, nie, daj mu spokój. Przecież to ja jestem głównym zainteresowanym. Stary zamachnął ręką, protestując: nie bądź taki krwiożerczy. Niech ta świnia leży tam gdzie jest i siadajcie, abyśmy mogli grać dalej. Usiedliśmy, choć trochę niechętnie. Stary rozdawał. Czy chciałbyś wziąć udział w partyjce Oczka? Nie, dziękuję, Hertfeld Webel. Stary rozpaczliwie potrząsnął głową i uniósł ręce do góry. Wszechmogący Boże, czy nie potrafisz nawet powiedzieć do mnie towarzyszu? Zrobiłeś to do małego, tego wielkiego głupca o byczym karku. Stary więzień skinął głową i otworzył usta. Minęła chwila, zanim pojawiły się słowa. Spróbuję mówić towarzyszu, ale to jest trochę trudne. Przez krótki czas graliśmy w milczeniu. Potem Brandt rzucił karty i już straciłem cierpliwość. Czy może ktoś ma do opowiedzenia jakąś historyjkę? Jesteś głupią świnią, orzekł Porta również rzucając karty. I czymś jeszcze? – spytał Brandt, nastawiając głowę jak byk zamierzający kogoś obalić. – Rozwalę twą paskudną facjatę! – wybuchnął Porta. Cisnął butelką w Branta, który błyskawicznie uchylił głowę, a butelka rozbiła się o ścianę na deszcz kawałków. – Jaka szkoda, że w taki sposób zaśmiecacie dom! – szepnął stary Żyd. – A co cię to obchodzi? To nie twój dom! – wrzasnął ze złością Brandt. Dokładnie dlatego odparł starzec. Gdyby był mój, nie miałoby to znaczenia, ale przykro mi ze względu na ludzi, którzy są jego właścicielami. Mają dwoje dzieci, którym go przekażą. Skąd wiesz? zapytał Brand. W garderobie są dziecinne ubranka, odpowiedział żyd. A ty sam czy masz dom? zapytał znów Brand. Tak, miałem. Teraz nic nie mam. Dom został zabrany dawno temu. Przez kogo? Komornika? Zapytał naiwnie SS-man Krause. Śmialiśmy się, aż zaczęliśmy kaszleć. Stary Żyd kiwnął głową. Komornika? Można by ich tak nazwać. Przypuszczam, że wyrwałeś komuś ten dom w okresie weimarskim, rzekł Krause. Nic mi o tym nie wiadomo. — odrzekł bardzo ostro stary więzień. — Jak dostałeś się do klatki, Zebro? — zapytał Portas, sąd swój jedyny ząb, smokając i strzykając śliną, równocześnie wycierając swój cylinder kawałkiem starej gazety. Nagłówki nadal mówiły o zwycięskim posuwaniu się armii niemieckiej naprzód. Gdy skończył z kapeluszem, wytarł nos w zwycięską armię i cisnął tysiącem bohaterów w ciemny kąt koło starego piecyka. Stary Żyd wziął jeszcze jeden kawałek mięsa i włożył go do ust. Nadal wyglądał na głodnego. Nie jedz tak szybko. Ostrzegł stary. Przejedzenie się zabiera mniej czasu niż śmierć z głodu. Tłuste jedzenie nie nadaje się dla ciebie. Stary uprzejmie rzucił więźniowi przez stół kawałek chudego mięsa. Jak dopadlicie, przyjaciele Krauzego? — zapytał Porta, drapiąc czubkiem noża czerwoną dżunglę swej gęstej czupryny. — To nie są moi przyjaciele — wybuchnął Krause. — Zamknij dziób, śmieciu — warknął mały, rozgniatając wesz. — Gdy Porta mówi, że to twoi przyjaciele, to oni są twoimi przyjaciółmi. Nie zapomniał zaznaczyć śmierci wszy na stole. Trzymali z Portą zakład, który ma ich więcej. Hajdę jęknął i wstał przy drzwiach. Twarz miał oblepioną skrzepniętą krwią. Jedna powieka była zamknięta i straszliwie spuchnięta. Wypluł ząb i otarł usta wierzchem dłoni, ciągle płynęła z nich cienka stróżka krwi. Porta spojrzał na niego kątem oka. Wepchnął pęknięty monokl w oczodu i mlasnął językiem. — Obiłeś sobie trochę globus, he, Juliusu Żydożerco? Mały chłopczyk jakby wdał się w swego imiennika, Streichera, he, he, ty podmiejski ćwoku! Hajde nie odpowiedział. Opierając podbródek na dłoni, stary Żyd zaczął opowiadać. Brzmiało to tak, jakby mówił do siebie. Mówił, jak to potrafią robić tylko ci, których na bardzo długi czas zamknięto w piekle milczenia. Oni w rzeczywistości nie mówią. Kaszlą i harczą poszczególne słowa, śnią na jawie, że są przeziębieni. To w trzydziestym ósmym nas złapali. Ja uciekłem, ponieważ miałem kontakty. Wy, pustynne wielbłądy z ziemi świętej zawsze macie kontakty. Zakpił z podłogi hajdę, wypluł słowa Ziemia Święta z pogardą. Jego pogarda była tak wielka, że nie wahał się nawet zaryzykować życia, by sobie ulżyć. Warczał jak zły pies, z podwiniętymi wargami i wyszczerzonymi zębami. — Powinieneś tam zawisnąć, Żydłaku! Stary Żyd mówił dalej niewzruszenie. Wcielony diabeł siedzący u jego stóp i głośno szczekający w ogóle dla niego nie istniał. Mieszkałem w Hamburgu przy Ale koło Rotenbaum, w pięknym miejscu. Marzył i głośno westchnął z tęsknoty za rozsłonecznionym hamburgiem, kiedy pachnie solą, morzem i dymem ze statków i gdzie z małych łódek na Elsterze dobiega śmiech. Byłem chirurgiem szczękowym, miałem wielu przyjaciół i miłych pacjentów. Założę się, że mieli haczykowate nosy jak ty! krzyknął Hajde. Mały cisnął mu w głowę wielkim kawałkiem wieprzowiny. Ten przewrócił się, ale wstał znowu, choć z pewną trudnością. Warknął pogardliwie, siedzieć przy stole z żydowskim psem, wysepleni, utryskając na więźnia strumykiem krwi i śliny. Miałem wiele szczęścia, uzyskując na mym paszporcie pieczątkę partii i opuściłem Hamburg parowcem. Planowałem, że pojadę do Chin trasą przez Związek Radziecki, pokręcił głową trasą przez Związek Radziecki, co za. Przeklęty pomysł. Ale oni są twoimi przyjaciółmi zakpił Hajdę. Żydowscy przyjaciele w Moskwie, diabł tylko wiadomo, czemu nie zostałeś komisarzem, z naganem do likwidowania strzałem w potylicę. Żyd podniósł wzrok. Jest wiele tego, czego ty ani diabeł nie wiecie, spojrzał na Hajdego z nieprzeniknionym wyrazem oczu. Tam my, Żydzi, też jesteśmy zwierzyną łowną. Stary zaśmiał się z wysiłkiem. Tak, na was poluje się także w Związku Radzieckim. Polowano kiedyś we Francji, Hiszpanii, w Polsce, poluje się prawie wszędzie na świecie. Diabłu wiadomo czemu. Zwróciwszy się do Hajdego, kontynuował: Hajde, ty powinieneś wiedzieć czemu? Ty tak wiernie naśladujący twego imiennika. Żydzi to świnie i oszuści, warknął Hajde. Dowodem jest Talmud. Julius Hajde nienawidził Żydów, ponieważ najbardziej utalentowanym chłopcem w jego klasie szkolnej był Żyd i nazywał się Moritz. Mały Moritz pomagał wielkiemu Juliusowi, podpowiadał mu szeptem i pisał dla niego na małych karteluszkach. W miarę upływu lat Julius odczuwał każde wyszeptane słowo i każdą zapisaną kartkę jako piekącą porażkę. Jego nienawiść nabrzmiewała, przenikała go. Podczas nocy kryształowej z entuzjazmem uczestniczył w wybijaniu szyb, wraz z innymi młodymi, obiecującymi nazistami i temu podobnymi mentami, pędził, gwizdząc i wyjąc przez żydowską dzielnicę Berlina. Wszystko to było cudownie bezpieczne dla tej bandy, znajdującej się pod bezpośrednią ochroną władz. Poza tym Julius Heide nie rozumiał nienawiści rasowej ani trochę lepiej niż reszta naszej dwunastki. Nauczył się na pamięć długich zdań z podżegającego czasopisma Juliusa Streichera. Przez chwilę graliśmy w milczeniu, ale gra nas znudziła. Porta wyciągnął swój instrument, wytarł nos w palce, splunął ponad głową małego i zaczął grać. Rozpoczynał szereg razy, jakby szukając zadawalającego go utworu, i w końcu wybrał eine kleine Nachtmusik. W miarę upływu czasu grał coraz lepiej i w końcu swą grą rzucił na nas czar. Do ciemnej górskiej chaty przywołał piękno wiosny w szczebiocie tysięcy ptaków. Daleki, beztroski świat. Zmienił domek w kryształową kulę, gdzie panie i panowie w jedwabnych szatach tańczyli menueta, odchylił głowę do tyłu i skierował flet w niebo. Brzmiał on jak pełna orkiestra dwóchsetletnich instrumentów pod dyrekcją dworskiego dyrygenta. Stary Żyd zaczął nucić melodię. Nucił ją niskim, ochrypłym głosem. A potem zatopił się w marzeniach. Wesołe, bezpieczne pokoje z czasów odległych o setki lat, sprzed 1935, gdy świat nagle wywrócił się i stał się zły i okrutny. Kobieta w jasnym błękicie, fascynująca kobieta, cicha i łagodna. Kobieta, którą kochał jego Anna jak ona potrafiła się śmiać, z taką prawdziwą serdecznością, mając otwarte usta i białe zęby, połyskujące, jak świeżo złowiona rybka, migodząca w sierpniowym słońcu, na wszystko miała miłą odpowiedź. Anna, jego ukochana Anna, którą zabito w bramie, ponieważ dopuściła się zbrodni obrazy rasowej. Zabójcami byli roześmiani młodzi ludzie w brunatnych mundurach, Pamiętał to, jakby to było wczoraj. Byli razem w teatrze na przedstawieniu Wilhelma Tella, gdy szli do domu, była dopiero dziesiąta wieczór. Chciał kupić w automacie paczkę papierosów. Ona poszła nieco przodem, powoli, na stukających, wysokich obcasach. Nagle stuki zostały zagłuszone przez tu podkutych butów. Krzyknęła dwa razy. Pierwszy krzyk był długi i pełen przerażenia, drugi urwał się z rzężeniem stał sparaliżowany patrząc jak ją masakrują raz po raz padały ich twarde śmiertelne uderzenia przysadzisty hitlerowski szturmowiec platynowy blondyn z tego rodzaju otwartą śmiejącą się twarzą którą każda matka po prostu musi kochać roztrzaskał jej głowę deską Nastąpiło to 23 czerwca 1935 na Ukos i naprzeciw Damtor. Przed tym dniem często miewali wieczory muzyczne. On grał na fagocie lub skrzypcach, ona na pianinie, niemal zawsze Mozarta. Anna grała z takim samym głębokim natchnieniem jak brudny rudowłosy kapral ze sterczącym wysoko kapeluszem. Mały legionista wyciągnął swą harmonijkę i przyłączył się do koncertu, grając utwór prawie nam nieznany, ale spowodował, że zaczęliśmy marzyć. Nagle obaj muzycy przeskoczyli na zamaszystego kozaka. To spowodowało, że wszystkie nasze melancholijne myśli zostały zmiecione. Staliśmy się dzicy, podobnie jak muszą wpadać w dzikość kozacy w swych wioskach, gdy zabrzmi ta melodia. Stege, wybijając rytm na stole, reprezentował perkusję. Mały i brand skoczyli na nogi i wydali przeciągły tatarski okrzyk. Skakali wysoko w górę i klaskali dłońmi o cholewy swych butów. Ich nogi, gdy wirowali po podłodze, poruszały się jak pałeczki grające werbel. Reszta z nas wstała i przyłączyła się do nich. Cały dom się trząsł. W przerwach piliśmy jak opętani. Stary żyd śmiał się, on też się upił. Zapomniał o żonie, którą zabito w bramie, mocna wódka przesłoniła obraz domu, który został skonfiskowany. Zapomniał o tysiącach uderzeń otrzymanych od młodych ludzi w eleganckich, wzorowo utrzymanych mundurach z trupimi głowami na czapkach.